Sprzątanie lasu nie jest wielką filozofią, ale by zacząć sprzątać las, potrzeba zupełnie nowej filozofii. To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 86, w którym z moim gościem Mikołajem Basińskim z inicjatywy Szukam w Lesie będę rozmawiać o śmieciach. Zapraszam. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą, kierowany do wszystkich, dla których przyroda jest ważna. Dziękuję tym, którzy mnie wspierają, piszą do mnie, komentują, udostępniają, pomagają w promocji moich audycji. Dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, dzięki którym podcast może się rozwijać, a ja dodatkowo mam również środki na jego promowanie. Szczególnie miło jest mi powitać w tym gronie Katarzynę i Patrycję, nowe patronki, oraz powracającą patronkę Anię. Dziękuję Wam za zaufanie i dołączenie do tego zacnego grona. Pamiętajcie, łączy nas przyroda. Dzień dobry moi drodzy, cześć drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dzisiaj pozwolę sobie zacząć od aktualności. No, jesień i to właśnie ta jesień. Połowa listopada, tak zwane długie zimowe wieczory, to już teraz. Nasze spacery rano i po południu, po powrocie z pracy, no, odbywane są w tej chwili albo w półmroku, albo już całkiem w mroku z czołóweczką na głowie. Natomiast gdy mamy wolny dzień, jesteśmy tutaj na miejscu i możemy obserwować ten czas od wschodu słońca, no to te poranki bywają teraz naprawdę bajeczne. Taka mieszanka przymrozków, ociepleń, mgieł, kolorów oczywiście i lecących na potęgę liści z drzew. No to wszystko jest po prostu piękną jesienią. Na szczęście kończą się grzyby. Mówię na szczęście, bo sam lubię zbierać, ale no nie jestem w stanie się pogodzić z aż taką inwazją grzybiarzy. Mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz większe szaleństwo. Samochody wjeżdżające i jeżdżące po lesie. Ludzie, którzy naprawdę są tutaj o każdej porze dnia i nocy. Chodzi mi oczywiście o ten kontekst zaburzania spokoju, bo wydaje mi się, że w tej chwili nie ma takich miejsc, w których ci grzybiarze nie wchodzą. Wiem to też z poprzednich lat po rozwieszonych fotopułapkach, że naprawdę w jakieś babrzyska, jakieś miejsca zupełnie trudno dostępne, przez powalone drzewa i tak dalej, wszędzie się grzybiarze pojawiają, także no, zwierzaki nie mają teraz lekkiego czasu. Ale to chyba wszyscy wiemy, natomiast faktycznie grzyby już mają chyba z górki, więc może lada moment to wszystko się zatrzyma i unormuje. Uruchomiliśmy karmnik dla ptaków w tym naszym nowym miejscu. Dzięki uprzejmości naszego kolegi, który skonstruował nam taki karmnik, który mieści wielki worek 25 kg słonecznika. Ptaki dosyć szybko się zorientowały, także mają teraz strumyk z bieżącą wodą i dostępny słonecznik. Zaczynają się kręcić, oczywiście dominują sikory, ale pojawia się kowalik, pojawiają się sujki. Czekamy jeszcze na dzięcioły, które też pewnie będą zaglądać. Są dwa mazurki, o dziwo, nie więcej, nie mniej. Pojawiły się dzwońce, kiedy był przymrozek, faktycznie tak, pod karmnikiem wygrzybywały sobie z poziomu gruntu nasiona. No zobaczymy co jeszcze. Rudzik też się kręci, także może się tutaj z nastaniem zimy i faktycznie zimowej aury i temperatury tych ptaków pojawi trochę więcej. Szyby mamy oklejone kropkami ze szklanych pułapek, więc ptaki powinny być bezpieczne. No to jeszcze słowo o tak zwanej ciemnej stronie mieszkania w takim miejscu, czyli gdzieś trochę dalej od wsi, zupełnie na uboczu, przy lesie, przy łąkach. Dwa tematy. Pierwszy to wycinka lasów i ten las, który my sąsiadujemy, no już tutaj parę razy doświadczył takiej ostrej wycinki. Powstały te duże, wykoszone, że tak powiem, połacie otwartej przestrzeni. No i ostatnio właśnie też kolejny fragment lasu zniknął, został wycięty i wywieziony. Tradycyjnie rozjeżdżone drogi, błoto i tak dalej, no to wiadomo, skutki uboczne. Na szczęście nie są to lasy w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, no ale to jest kwestia może kilometra od nas, także naprawdę niedaleko, a zmienia to krajobraz i idąc sobie tymi leśnymi alejkami, no czasami jak się wychodzi na takie miejsce, to trzeba się zastanowić, gdzie jesteśmy, bo naprawdę jest to bardzo taka drastyczna zmiana tego leśnego krajobrazu. Drugą taką kwestią, na którą też niestety jest się narażonym, żyjąc w takim miejscu, są myśliwi.
Pewnie niektórzy z Was widzieli tam krótki epizod z spotkania z myśliwymi. No, przyznaję, że bardzo się zagotowałem, bardzo się uniosłem, ale sytuacja była zasadna. Po prostu poczuliśmy się niebezpiecznie, poczuliśmy się w pewnym sensie zagrożeni, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje, albo nie dostawaliśmy odpowiedzi na postawione pytania od myśliwych, albo po prostu mówili jedno, a robili drugie. Padł strzał gdzieś blisko, pojawiły się nerwy i sytuacja była bardzo nieprzyjemna. Załagodził ją rozsądny łowczy, jedyny w zasadzie partner do rozmowy w tym gronie, natomiast poziom niektórych panów myśliwych był naprawdę wyjątkowo żenujący, wyjątkowo żenujący. Ich sposób bycia, sposób nawet poruszania się, sposób mówienia, rodzaj takiej chamskiej buty, naprawdę no jest to coś po prostu okropnego. A boli ten temat, dlatego że dla kogoś, kto traktuje leśne czy łąkowe zwierzęta na równi z nami ludźmi, czyli uważamy, że mają tutaj swoje prawa, mogą tutaj prowadzić spokojne życie, no to taki rodzaj polowania, czyli taka egzekucja, gdzie ustawia się chyba 17 i było 17 facetów z karabinami przy drodze, psy i tak dalej. No nie możemy się z tym pogodzić, a w dużej mierze można powiedzieć, że jesteśmy bezradni albo prawie bezradni, więc na ile mogliśmy, no to przeszkodziliśmy. W zasadzie był to skutek uboczny, bo tak naprawdę chodziło generalnie o nasze bezpieczeństwo i tych kilku osób, które też tam były na brzegu lasu, sąsiadów i grzybiarzy i tak dalej, więc sytuacja była nieprzyjemna. No co ciekawe, w ogłoszeniu, które informuje o polowaniach, które zamieszczone jest w gminie, te zapisy są bardzo nijakie, bowiem wymieniony jest cały okręg łowiecki, który obejmuje w zasadzie większość wiosek w naszej gminie. Wychodzi z tego zapisu dokładnie tyle, że co drugą czy trzecią sobotę lub niedzielę w zasadzie mieszkańcy gminy nie mogą wejść do lasu, bo panowie nie określają konkretnych miejsc, tylko wszystkie lasy na terenie gminy będą mieli widzimisię, pojadą tutaj, będą mieli widzimisię, pojadą tam. Ja wiem, że oni mają jakieś tam swoje zlecenia, rozliczenia i inne historie, nie wnikam, nie interesuje mnie to, ale jest to po prostu bałagan i no trzeba im patrzeć na ręce, trzeba egzekwować ich obowiązki typu tabliczki informujące o polowaniu i tak dalej, i tak dalej. Nieprzyjemna sprawa, no musimy znaleźć na to jakiś sposób, no, unikać tych sytuacji mocno stresowych i bardzo nieprzyjemnych. No ale pamiętajmy, że chodzi tutaj też o dobro tych zwierzaków, które żyją za naszym płotem, dosłownie, do których my się przyzwyczajamy, które my obserwujemy. Nie chcielibyśmy, aby doszło do takiej sytuacji, że dosłownie za naszym płotem te 100 czy 150 metrów, ile tam przepisy określają, te zwierzęta były zabijane. No pewnie wiele osób, które mnie teraz słuchają, też denerwuje się kwestią myśliwych. Tego, co robią, ale też tego, jak robią, bo to jest po prostu coś, z czym najtrudniej się chyba pogodzić. Bo cała ta ideologia zabijania i te próby tłumaczenia, to jest jedno, ale właśnie sposób, w jaki oni to robią, to po prostu jest poniżej wszelkich norm funkcjonowania, kultury, czegokolwiek. Dość. Przechodzimy do tematu odcinka. Tu też nie będzie specjalnie wesoło, aczkolwiek postawa mojego gościa jest krzepiąca i napawa optymizmem. No ale sam problem, którego dotykamy, jest trudny i złożony, w zasadzie tak można powiedzieć. Dzisiaj z Mikołajem Basińskim z kanału, z takiej inicjatywy Szukam w Lesie, ale też kanału o tym tytule, rozmawiamy o problemie śmieci, które ciągle jeszcze wyrzucamy do lasów, na łąki, do rowów, na pobocza itd., itd., itd. Ogromne ilości śmieci zalegają w naszych lasach. Lasy państwowe raportują, że te śmieci w jakiejś tam części wywożą, ponosząc ogromne koszty. Czasami robią to gminy. Natomiast Mikołaj sprząta lasy. Fizycznie usuwa z nich śmieci, ale robi także chyba rzecz jeszcze ważniejszą. Pokazuje, mówi o tym, edukuje, nagłaśnia temat. Pokazuje, ile może zmienić takie podejście do tego problemu tylko jednej osoby. Ten cytat, który słyszeliście na początku, powtórzę. Sprzątanie lasu nie jest wielką filozofią, ale by zacząć sprzątać las, trzeba zupełnie nowej filozofii. To cytat właśnie z Mikołaja. Nie będę przedłużał, ani też specjalnie wprowadzał, bo Mikołaj przedstawi się sam. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Mikołajem Basińskim. Cześć, dzień dobry Mikołaju. Bardzo serdecznie witam Cię w podcaście Spotkania z Przyrodą. Bardzo proszę, przedstaw się słuchaczom. Cześć, witam serdecznie. Mikołaj Basiński, inicjatywa Szukam w Lesie. Najkrócej można powiedzieć o mojej działalności to, że
po pierwsze sprzątam nasze lasy i edukuję moich odbiorców na ten właśnie temat, czyli zaśmiecania naszych leśnych ekosystemów, ale staram się również opowiadać o tym w ogóle, co dla naszych lasów ważne i przedstawiać te treści na moim kanale na YouTube, Szukam w lesie właśnie, ale również na fanpage'u, na Facebooku i blogu. Ostatnio powstała strona www.szukamwlesie.pl. Bardzo zapraszam również tam. Traktuję siebie trochę jako takiego leśnego aktywistę, ale również popularyzatora wiedzy na temat leśnych ekosystemów. Okej, na dzień dobry mógłbym przewrotnie zapytać, w jakiej to instytucji odpowiedzialnej za sprzątanie lasów pracujesz? Zaraz do tego dojdziemy, że tak nie jest i o co w tym wszystkim chodzi, ale zanim to chciałbym cię zapytać, gdzie ostatnio byłeś, no właśnie, byłeś w lesie, widziałeś coś ciekawego, jaka u ciebie pogoda, jaki etap jesieni, skąd nadajesz, bo ja jestem pod Łodzią w centrum Polski, a gdzie ty jesteś? To ja jestem trochę bardziej na zachód, bo Poznań, nadaję z Poznania, dzisiaj akurat byłem w lesie i oglądałem jesień. Jest trochę spóźniona, bo liście jeszcze na drzewach, a listopad właściwie za pasem. Mhm. Natomiast jest piękna, muszę powiedzieć. Jest piękna, bo jest przede wszystkim mokra, a tego naszym lasom dzisiaj brakuje. Więc jeżeli jest deszcz, jest wilgotno, to tak właśnie powinno być i z tego się bardzo cieszę. Także dzisiaj się nasyciłem tą złotą polską jesienią bardzo, a poza tym muszę ci powiedzieć, że w mojej działalności również nagrywam przyrodę na fotopułapki i udało mi się dzisiaj zarejestrować, to jest świeże nagranie myszołowa, gdzieś tam siedzącego na gałęzi, który pięknie mi się zaprezentował, usiadł tuż przed kamerą, także taka niespodzianka dzisiaj w takim właśnie jesiennym lesie. Świetnie, super. Wiesz co, ja też używam fotopułapek, rozkładam je tutaj gdzieś w okolicznym lesie po sąsiedzku. No też mieszkamy tu od niedawna, więc próbujemy trochę ten teren rozpoznać i poznać też naszych sąsiadów. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ten moment, w którym wkłada się kartę do komputera, jest to jedna wielka zagadka, czy w ogóle coś, czy co tym razem, czy się coś udało, czy się coś złapało w cudzysłowie. To niesamowite przeżycie, nie? Ten moment, kiedy odkrywasz te pliki, klikasz w nie i tak naprawdę nie wiesz, co zobaczysz. Bardzo fajna zabawa. Dokładnie. Kiedy mnie właśnie pytają niektórzy, co w tym fajnego, to właśnie mówię, że ta niewiadoma, że na te setki nagrań może być tylko jedna perełka i z niej się możesz cieszyć, może się tak zdarzyć, że zbierasz cały materiał i nic ciekawego się nie nagrało, bo się okazało, że masz 50 nagrań z ruchomymi liśćmi, bo źle ustawiłeś kadr i to jest w tym fajne. To takie oczekiwanie nie wiadomo czego właściwie się spodziewać. I zawsze może coś nas zaskoczyć, także polecam, rzeczywiście. No i chyba w tej chwili taki jeden z tych nieinwazyjnych sposobów podglądania zwierząt, no bo o ile mówimy o tej przyrodzie rośliny, czy generalnie tym, co też nazywamy przyrodą nieożywioną, okej, nie ma sprawy, możemy łazić, zbliżać się, przyglądać i tak dalej, ale jeżeli chodzi o zwierzęta, to faktycznie tutaj jakoś tak większy komfort gdzieś w głowie, że no nie musimy się zbliżać, stresować ich, gdzieś tam płoszyć, przeganiać, tym bardziej w takim okresie jak teraz. Do grzybiarzy zaraz dojdziemy, ale jest to faktycznie czas takiego wzmożonego niepokoju w lesie, ale te pułapki jednak dają pewien komfort i taki spokój psychiczny, nie, obserwatorowi. Tak, tak. To jest też jeden z powodów, dla których właśnie wybieram ten sposób obserwacji przyrody, że jest nieinwazyjny. Oczywiście to też jest tak, że zakładając fotopułapki musimy pamiętać o podstawowych zasadach, żeby też montować je w miejscach, gdzie rzeczywiście możemy to robić i nie płosząc zwierząt, bądź nie wchodzić zbyt agresywnie w ich siedliska. Natomiast rzeczywiście, jeżeli przestrzegamy tych podstawowych zasad i robimy to z szacunkiem do natury, to jak najbardziej jest to bardzo fajny sposób na to, żeby właśnie nie szkodząc móc poznawać przyrodę. No to jak już wchodzimy do tego lasu, to dotknijmy sedna sprawy. Co to znaczy, że tak sprzątasz lasy? To znaczy dokładnie to, co powiedziałeś. To znaczy sprzątam i rzeczywiście mówiłeś na początku, wspominałeś o tym, że to nie jest żadna instytucja i rzeczywiście to nie jest żadna instytucja, bo robię to na własny rachunek sam i nikt mi za to nie płaci, bo to jest pierwsza rzecz,
która się pojawia gdzieś tam, kiedy ludzie się dziwią, że robię to sam i to na taką skalę, o czym za chwilę powiem, ale rzeczywiście robię to sam z własnej nieprzymuszonej woli i po prostu to wynika z mojej, że tak powiem, filozofii tego, jak postrzegam naturę i związki moje z nią, jak i ludzi w ogóle z nią i robię to sam. Mniej więcej 2 lata temu rozpocząłem moją przygodę takiego leśnego zbieracza i wtedy postawiłem sobie za cel wyniesienie z naszych lasów 1000 worków śmieci. Pomyślałem sobie, że to jest liczba, która jest na tyle duża, że będzie mnie motywować, żeby rzeczywiście ją osiągnąć i to będzie coś, a z drugiej strony jest nieprzytłaczająca. No jak się okazało, teraz po 2 latach jest tak, że jestem mniej więcej dopiero w połowie tego wyzwania. Mniej więcej 470 worków już za mną, co się przekłada na prawie 2 tony zebranych śmieci samodzielnie. Brakuje mi 60 kg w tym momencie, bo te śmieci również ważę. Z czystej ciekawości, ale również dlatego, żeby właśnie się motywować i pokazywać tę skalę, która rzeczywiście no, jest olbrzymia. Każdy, kto chodzi do lasu, kto ma duszę przyrodnika, jest jakimś takim obserwatorem tego leśnego życia, no niewątpliwie nie raz, nie dwa, a bardzo często podczas każdej wizyty w lesie mógł natknąć się na śmieci. Skąd te śmieci się biorą, to pewnie też już masz przeanalizowane, do tego też za chwilę dojdziemy, ale właśnie chciałbym zacząć od skali tego zjawiska, bo między innymi te liczby, którymi ty możesz operować, one też otwierają oczy i pokazują nam, jak to wygląda. Czy możesz dla właśnie uzupełnienia obrazu sytuacji przytoczyć trochę tych no, porażających jednak liczb, ile tych śmieci w naszych lasach się znajduje, albo ile z nich jest wywożonych, bo może w tę stronę będzie łatwiej. Systemowo, o, może tak też, nie? Systemowo, tak, bo tak jak mówisz, no, te liczby płyną z tego, że rzeczywiście no, są prowadzone statystyki, no i to głównie przez Lasy Państwowe jednak, no bo to jest instytucja, która no, prowadzi takie wyliczenia i je podaje do publicznej wiadomości. No, sytuacja wygląda tak, że średnio rocznie do naszych lasów trafia 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci, a obrazowo wygląda to tak, że można to sobie przeliczyć na takie towarowe wagony kolejowe. Powiedzmy, że średnio 1000 takich wagonów wypełnionych śmieciami wjeżdża co roku do naszych lasów i po prostu wyrzuca śmieci. Jakbyśmy to wszystko zebrali, to powstałaby z tego taka góra, z której można by usypać kopiec wysokości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Więc jest to naprawdę olbrzymia ilość i olbrzymie pieniądze niestety za tym również idą. W sensie takim, że według oficjalnych danych Lasów Państwowych ta instytucja właśnie wydaje średnio co roku 20 milionów złotych na to tylko, żeby oczyszczać lasy ze śmieci, na działania porządkowe. To są olbrzymie pieniądze, które no, są przepalane tak naprawdę, no bo mogłyby iść na zupełnie inne cele, chociażby takie związane z ochroną przyrody, a nie na sprzątanie po nas tak naprawdę. Sami sobie to robimy. Także to są olbrzymie ilości. Niestety nie jest dużo lepiej co roku. Ta liczba oscyluje mniej więcej na tym samym poziomie. Także rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, dopiero jak sobie wyobrazimy to, zobaczymy tę liczbę, ale tak naprawdę wyobrazimy sobie, jak to wygląda w przełożeniu na taki obraz, tak jak powiedziałem, na te wagony kolejowe, czy właśnie taki Pałac Kultury, to rzeczywiście robi wrażenie. A to na pewno nie wszystko, bo musimy o tym pamiętać, że to na pewno nie jest wszystko, to są oficjalne gdzieś tam statystyki, więc dokładnie tak jak powiedziałeś, to jest to, co zostało w lasach zarejestrowane i wywiezione. Natomiast ja doskonale wiem i na pewno wszyscy nas słuchający również, że nie wszystko zostaje usunięte z lasów, więc jest tego na pewno znacznie więcej. Już uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo gdy powiedziałeś o tych liczbach i o tej olbrzymiej górze śmieci, patrząc na to bardziej obrazowo, zapytam, bo to możemy uściślić. Czy to są śmieci, które zostawia indywidualnie ten przysłowiowy Kowalski, który wchodzi do lasu, powiedzmy w różnych celach, ale czy są to takie śmieci, czy są to śmieci w formie dzikich wysypisk, czyli może niekoniecznie tego, co wywozi
Kowalski ze swojego gospodarstwa w jakimś worku, ale mogą to też robić niestety jakieś firmy, ktoś, kto prowadzi działalność i tak dalej, i tak dalej. Pewnie znając życie, mamy tutaj w tym worku wszystko razem, dosłownie i w przenośni. Domyślam się, że jest właśnie tak, jak mówisz, w sensie, że jest to połączona liczba, bo niestety nie dotarłem do takich danych, być może za mało szukałem, ale które by to jakoś rozdzielały. Natomiast myślę, że w tej liczbie jest miks, jednak mimo wszystko pewnie przestępczość zorganizowana jest tutaj bardziej liczona, czyli wszystkie rzeczy, które widać tak jak na dłoni, czyli dzikie wysypiska, składowiska, to co najbardziej jakby rzuca się w oczy i przeszkadza, i to co jest zgłaszane również służbom zapewne przez obywateli i po prostu z lasów wynoszone. No, myślę, że w tej grupie, w tej liczbie jest tego najwięcej, czyli takich po prostu dzikich wysypisk dużych i pozbywania się przez różne instytucje odpadów swoich niewygodnych. Myślę, że jest mniej takich tej drobnicy takiej, która w lesie jest no, na każdym kroku, która często jest niezauważana, niestety. A powiedz w takim razie, jak to wygląda, bo no, też mógłbym przewrotnie zapytać, dlaczego ty jako zwykły człowiek, Mikołaj Basiński, musisz chodzić po lesie i sprzątać po nas wszystkich tak naprawdę? Czy to jest tak, że ty, nie wiem, wyręczasz te instytucje, które mają sprzątać, czy ty im pomagasz, czy może masz zupełnie inny cel w tym swoim działaniu, albo przynajmniej łączysz te cele, jest ich więcej. No wiesz, na pewno stoi za tym jakaś idea, no to nie jest tak, że wpadłeś na pomysł, dobra, wezmę ze sobą kilka worków, kieszeń, rękawiczki, to może przytargam sobie kilkadziesiąt, kilkaset czy tysiąc worków śmieci z lasu, tak o. No rozumiem, że jest to też pewnego rodzaju manifestacja, więc co stoi za tą ideą, jak to działa? No to jest bardzo, bardzo fajne pytanie, bo rzeczywiście może się wydawać i takie często wątpliwości słyszę, że to nie nasze zadanie, to zadanie służb, to trzeba zmieniać system, to nie jest zadanie jednostek, tylko właśnie zmian na poziomie gdzieś tam prawnym, instytucjonalnym i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym wszystkim zgadzam, oczywiście, że tak, oczywiście, że zmiany systemowe są potrzebne, takie jak na przykład chociażby zmiany prawne, które pomogą nam taniej i lepiej utylizować wszystkim odpady, albo system kaucyjny, który jeszcze no gdzieś tam nie pojawił się w naszym kraju, będzie raczkował, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale no jest nadzieja, że on właśnie chociażby jest właśnie taką propozycją systemową, która może zmniejszyć ilość tych śmieci najdrobniejszych, butelek, puszek w lasach. Także jak najbardziej, ja jestem za takimi rozwiązaniami, ale mówiłem na początku o filozofii, która mi przyświeca i zawsze powtarzam, że sprzątanie lasu być może no, nie jest jakąś wielką filozofią, po prostu bierzemy worek do lasu, podnosimy śmieci i koniec. Natomiast żeby zacząć sprzątać las i robić to regularnie, potrzeba zupełnie nowej filozofii. I właśnie ta filozofia, o której myślę, to jest filozofia, która każe mi myśleć o lesie jako o mojej przestrzeni, z której korzystam, dzieląc ją ze zwierzętami. W związku z tym sprzątam ją, bo jest moja. W związku z tym sprzątam ją, bo pomagam zwierzętom, które traktuję na równi ze mną. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że zmieniam skalę. Zmieniam skalę i zaczynam przyglądać się najmniejszej faunie, która cierpi z powodu wyrzucanych przez nas śmieci, która również no, w setkach tysięcy po prostu ginie w takich butelkach czy puszkach, które stają się śmiertelną pułapką dla nich. I tej skali często nie zauważamy, bo widzimy no, takie medialne, duże wydarzenie, jak jakiś jeleń, który zaplątał się gdzieś w jakąś oponę, wsadził głowę w oponę i nie może się wydostać. To są rzeczy, które widzimy w wieczornych wiadomościach i oczywiście one są również tragiczne i ważne, żeby je pokazywać. Natomiast problem polega na tym, że nie dostrzegamy często takich właśnie tragedii, które dzieją się na co dzień wokół nas, a one się dzieją właśnie wśród tych najdrobniejszych stworzeń, które w naszych śmieciach giną i cierpią. I kiedy zmienimy sobie tą skalę i zobaczymy, że tak jest, to nagle się okazuje, że my wynosząc nawet pojedynczą puszkę czy butelkę z lasu, po prostu ratujemy życia i możemy zmieniać świat. I to jest dla mnie wielka moc, bo gdybyśmy czekali na te zmiany systemu, byśmy czekali na te służby, które podniosą tą puszkę jedną czy butelkę, moglibyśmy się tego nie doczekać. I ja oczywiście staram się wywierać presję, o tak powiem, wywierać presję i jak najbardziej głosować za takimi rozwiązaniami i popierać takie rozwiązania, które jakby rozwiążą problem systemowo. Natomiast czekając na te zmiany, chcę
ratować życie. Chcę wyciągać te pojedyncze puszki, butelki i po prostu zatrzymać to, co te śmieci robią najdrobniejszej przyrodzie. To jest dla mnie taka motywacja i zawsze się tym dzielę z grupami, z którymi rozmawiam. Mówię, że każdy śmieć się liczy absolutnie, który gdzieś tam wyniesiemy albo którego nie wyrzucimy, bo to też przecież ma znaczenie, bo powinniśmy się uczyć tego i uczyć przyszłe pokolenia, żeby w ogóle nie śmiecić, i to jest gdzieś tam mój przyszły cel. I tutaj właśnie chciałem się wtrącić i powiedzieć o tym, że oczywiście wielka rzecz to, co robisz, wielka rzecz, bo pokazuje, że każdy z nas może zmienić punkt widzenia i nie czekać, aż ktoś zrobi to za nas, bo przecież płacimy, więc faktycznie nasze podatki idą na to, idą na tamto, więc powinien to robić ktoś. Tu w tym znaczeniu w domyśle te wszystkie instytucje za to odpowiedzialne, ale myślę sobie, że to sprzątanie lasów to jest takie trochę leczenie objawowe. To nie jest usunięcie przyczyny choroby, to jest tylko i wyłącznie jakby leczenie objawów. I to jest no, na razie taka smutna refleksja, ale na tym etapie naszej rozmowy niech ona sobie wybrzmi, niech ona się pojawi. No bo tutaj też pewnie nie możesz się ze mną nie zgodzić, nie? No gdyby nie było tego, że śmiecimy, czyli problem leży w nas, no zaraz spróbujemy to przeanalizować, jak to jest, dlaczego my wyrzucamy śmieci do naszych lasów. Jak to się ma do jakiegoś poczucia wspólnej własności, wartości, patriotyzmu przecież tak modnego w ostatnich latach. Więc zaraz to będziemy analizować, ale wiesz, no tutaj problem leży w tym, że my ciągle śmiecimy. I zmartwiłeś mnie tym, mówiąc o tendencji, że ona się utrzymuje, bo przez chwilę byłem niepoprawnym optymistą, zanim to powiedziałeś. Pomyślałem sobie, że może ta tendencja się zmniejsza, bo jednak cholera jasna, z roku na rok, no gdzieś ta przyroda zaczyna się przebijać. To jak bardzo ją niszczymy, jak je dokuczamy, jak ją zasyfiamy, zmiany klimatu i wszystko to, czego się dopracowaliśmy jako cywilizacja, że być może to gdzieś jednak wpłynie na to, że chociażby na takim polu jak śmieci w lesie zobaczymy, że coś drgnęło, że jest jakiś postęp, że coś się zmieniło w nas. No jednak chyba nie. Stoimy w miejscu. Znaczy wiesz co, ja myślę sobie, że może być tak, że te zmiany, o których mówisz, rzeczywiście dadzą o sobie znać, ale dopiero za chwilę, nie? Że rzeczywiście jest teraz taki trend wielkiego zwrotu, myśląc tak nurtem głębokiej ekologii, i coraz więcej osób rzeczywiście zaczyna myśleć o tym, że chce coś zrobić, że chce ekologiczniej żyć, że czuje narastający niepokój zmianami klimatycznymi, utratą bioróżnorodności, zaśmiecaniem naszych lasów i tak dalej. I być może jest tak, że rzeczywiście musimy trochę poczekać, żeby ten trend się rzeczywiście tak bardzo widocznie zmienił, żeby tych śmieci było w lasach mniej. Ale chciałbym jeszcze przez chwilę wrócić do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że to jest leczenie, w sensie no takie trochę pudrowanie, leczenie objawowe, a nie zmiany systemowe. Jasne, trochę tak, ale z drugiej strony ja myślę o tym jeszcze inaczej, że właśnie dlatego założyłem kanał między innymi i dlatego właśnie trochę robię szumu wokół tego, co robię w lasach, bo ważna jest dla mnie po pierwsze edukacja i uświadamianie moich odbiorców, że problem istnieje, i myślę, że tego bardzo dzisiaj brakuje, i myślę sobie, że to jest również jakiś sposób, żeby walczyć z tym problemem w pewien sposób systemowy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że budujemy w ten sposób pewien kapitał społeczny, że tak powiem. Im więcej osób uda nam się przekonać, uświadomić, jakby doedukować, że mamy problem, że to jest poważny problem, że każdy z nas ma wpływ na ten problem, tym więcej osób nie tylko będzie zwracać na to uwagę i być może nie śmiecić, mniej śmiecić albo sprzątać wręcz, ale też zauważmy, że te osoby będą podejmować decyzje, chociażby polityczne, przy wyborach, czy gdzieś tam jakieś inne na takich wyższych szczeblach, będą po prostu wykonywały, wiesz, wyborów, które zaczynają mieć znaczenie systemowe. Tak, świadomych, które zaczynają mieć znaczenie systemowe. Czyli budujemy jakby rzesze ludzi, które zaczyna myśleć, kurczę, rzeczywiście coś tu można zrobić innego. Zagłosuję w ten sposób. Poprę tą inicjatywę, podpiszę tę petycję. Jakby ten ruch zaczyna się oddolnie, nie? Dlatego ja zawsze sobie tak myślę, że ważne są te działania oddolne, jak i te odgórne. One się muszą spotkać, żeby się wytworzyła ta zmiana. Mówimy o dorosłych, ale jakże ważna jest przecież edukacja najmłodszych. Dzieci, które chłoną jak gąbka wszystkie informacje, które są jeszcze jakby nieskalane tym światem, i to przed nimi stoi bardzo ważne zadanie w przyszłości. To one za chwilę będą dokonywać tych bardzo ważnych wyborów, to one za chwilę będą wchodzić w świat, który będzie
No strasznie niebezpieczny, strasznie przytłaczający, smutny i trudny. I tu jest duża praca, żeby w tych młodych umysłach zakiełkowała taka myśl, że chce być blisko przyrody, nie ma planety B, że nie chce śmiecić w lasach i że chce zrobić wszystko, żeby ten świat przetrwał jakoś. Mikołaj, zajrzyjmy na chwilę do takiego statystycznego worka ze śmieciami. Mówię umownie worka, bo pewnie czasami to będą tak wielkie klamoty, że do worka się nie zmieszczą fizycznie, ale chciałbym zrobić taki krótki przegląd zawartości tego worka, czyli zaczynając od rzeczy małych i drobnych, jasne, kończąc pewnie na tych półsamochodach czy jakichś tam innych gabarytach, które ja też widuję, no już widok pralki czy lodówki już też jakoś specjalnie mnie nie zdziwił. Natomiast zaczynamy od małpek? Od razu z grubej rury? Wiesz co, powiem tobie, że no tak, szczerze powiem, że małpki czy szerzej po prostu szklane butelki to jeden z najczęstszych śmieci w naszych lasach. To jest absolutnie na pewno w top 5 by się znalazły. To przepraszam, muszę przerwać. Myślę, że wyżej są... Na sekundę no. Cię przystopuję, bo jak jesteśmy przy butelkach, szczególnie przy małpkach, to chyba w miarę świeża i aktualna statystyka, która pokazuje, że nie jest to tylko problem w tym momencie ekologiczny czy też estetyczny, ale jest to chyba głęboki problem społeczny, bowiem w naszym kraju sprzedaje się codziennie około 3 milionów małpek, z czego ponoć 600 tysięcy z nich sprzedaje się rano. To tyle a propos małpek. No to jest tak, to jest problem. Jak słyszę o nadchodzącym systemie kaucyjnym, też nie zgłębiłem jeszcze tego, bo pojawiły się gdzieś zdania, że właśnie nie wiadomo, jak to z tymi małpkami będzie, czy one będą objęte, czy nie będą objęte. Jeśli wiesz, to powiesz, jeżeli nie wiesz, no to po prostu będę miał też pracę domową i ją odrobię i też potem słuchaczom gdzieś tam taką informację podrzucę. Więc już wracam, oddaję Ci głos, wracamy do zawartości worka. Jeżeli chodzi o system kaucyjny, to rzeczywiście nie jestem pewien, co tam będzie ujęte dokładnie. No mam nadzieję, że wystarczająco, przynajmniej tyle, żeby właśnie taki problem chociażby łagodzić. Ja tylko zostanę chwilę przy tych małpkach jeszcze, bo tutaj dotykamy bardzo ważnego problemu, w sensie jakby, to pewnie powiemy za chwilę, ale jakby złożoności tego problemu śmiecenia. W sensie, że jak różne osoby i z jak różnych przyczyn śmiecą. I wiadomo, znaczy możemy się domyślać, komu są sprzedawane małpki wcześnie rano i to w takich ilościach, jaka to grupa społeczna, co robi z tymi małpkami i dlaczego. Ale to jest tylko jeden wycinek, dlatego tak ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że walcząc z tym problemem trzeba bardzo dobrze poznać przyczyny tego śmiecenia. Ale wracając do worka, to rzeczywiście te małpki są wysoko i szklane butelki, oczywiście aluminiowe puszki nadal, choć tutaj dobrze działa to, że no w skupach tak, aluminium zawsze jest w cenie. Sprzedać. Tak, aluminium zawsze jest w cenie i rzeczywiście one znikają bardzo szybko, zwłaszcza w takich lasach podmiejskich. Wszystko to, co można po prostu sprzedać, no to znika. No, to jest jakaś tam, powiedziałbym, taka jaskółka tego, co się może dziać z systemem kaucyjnym, który będzie obejmował większą ilość takich pojemników. Natomiast niestety bardzo dużym nadal problemem, w top 5 na pewno się znajduje w worku, to są folie, wszelkiego rodzaju plastiki, takie opakowaniowe folie, ale również siatki, torebki, wszystkie te zrywki ze sklepów, reklamówki i tak dalej. To też jest niestety bardzo popularny odpad, bardzo niebezpieczny, bo im większa powierzchnia takiego śmiecia, tym łatwiej on się też rozpada na bardzo niebezpieczny dla nas i dla środowiska mikroplastik i ta fragmentacja tego plastiku, jeżeli mówimy o takich foliach, następuje bardzo szybko, gwałtownie, po prostu bardzo szybko taki odpad zamienia się w coś bardzo niebezpiecznego, zwłaszcza dla chociażby ptaków, a jeżeli mówimy o gdzieś tam zanieczyszczaniu brzegów rzek, to również dla wszystkich stworzeń wodnych, ryb i tak dalej, no jest to straszne. Jeżeli chodzi o mikroplastik, to było nawet takie badanie stosunkowo niedawno naukowców z Białegostoku, jeżeli się nie mylę, którzy badali kosy i drozdy, śpiewaki. Zbadano niecałe 40 osobników chyba, które padły gdzieś tam w wyniku kolizji na przykład z samochodami czy gdzieś tam z jakimiś ekranami akustycznymi i tak dalej. Zebrano te ciałka i sprawdzono przewody pokarmowe tych ptaków pod kątem występowania mikroplastiku. I okazało się, że w przewodach pokarmowych wszystkich przebadanych ptaków jest mikroplastik, znaleziono mikroplastik, co nie oznacza tylko tego, że ptaki rzeczywiście go spożywają celowo bądź mniej celowo, ale że ten mikroplastik jest absolutnie wszechobecny.
co te śmieci robią w lesie, to jeszcze podejrzewam, że za chwilę rozwiniemy ten temat, bo ja też Cię będę jeszcze o to pytać. Natomiast, no co, przekrojowo idziemy, rozumiem, w gabaryty, nie? Tak, no zaraz później rzeczywiście pojawiają się gabaryty i pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to są opony i części samochodowe, bo to są niestety odpady, które po prostu bardzo często trudno zutylizować. Znaczy nie mówię o oponach, bo opony są właśnie bardzo proste do utylizacji, bo można je najczęściej za darmo oddać po prostu do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tam one powinny być przyjęte bez najmniejszego problemu. Bardzo łatwo je też się utylizuje bądź wykorzystuje ponownie, więc to jest odpad, który znajduje w lasach i dziwię się, że on tam jest. Natomiast odpady inne, takie samochodówka, taka jak na przykład jakieś właśnie zderzaki, kołpaki, reflektory, drzwi, szyby i tak dalej, jakieś chodnice i tak dalej, fotele, tak, to też bardzo popularna rzecz, również niestety znajduję. No i domyślam się, że przyczyna tego jest taka, że po prostu jakby prywatny właściciel takiego samochodu, w którym sobie grzebie, nie wie co z takim czymś zrobić i po prostu najłatwiej jest to schować w lesie. No albo niestety działalność gdzieś pobliskich warsztatów, które w ten sposób gdzieś tam sobie oszczędzają niestety pieniądze, to tak to wygląda. No i oprócz samochodówki to AGD, prawda, i gruz. No AGD i gruz to są rzeczy, które też bardzo często widuję, chyba gruz nawet częściej, bo AGD jednak gdzieś tam zdarzyło mi się kilkukrotnie w tej mojej dwuletniej karierze, natomiast z gruzowiska to bardzo częsty widok, gdzieś tam takie pobudowlane odpady generalnie. No i niestety też takie, powiedziałbym, archaiczne, zakopane gdzieś tam śmieci z czasów PRL-u albo gdzieś tam jeszcze w tych okolicach wcześniej, później. Widać, że to są śmieci, które zostały tam dawno temu zakopane po jakichś napojach, których już nie ma, czy jakieś gazety, które zdradzają jakby okres, z którego te śmieci pochodzą. To też jest niestety częsty widok. No takie odkrycia są ciekawe w pewien sposób, taki archeologiczny, aczkolwiek no nie powinny się tutaj na pewno znaleźć. To jeszcze do tego AGD dorzucę jeszcze inne trzy literki RTV, bo telewizory, monitory różnego rodzaju, nawet jeszcze te stare, kineskopowe, to do dzisiaj jeszcze zdarza się gdzieś tam trafiać na tego typu duże śmieci również. Zanim zapytam, co te śmieci robią w lesie, w sensie jaki jest skutek tego, że one tam leżą, to chciałbym Cię zapytać, jak już jesteśmy przy tym worku, jak Ty to, że tak powiem, ogarniasz technicznie, czy też technicznie i organizacyjnie? Bo sam też sprzątam, zdarza mi się, ponieważ mieszkam też no, na granicy łąki i lasu, na takim pustkowiu, można powiedzieć, jeśli chodzi o obecność innych domów, ludzi, cywilizacji, no może teraz tam poza grzybiarzami i tak dalej, wyłączając. I pierwsze, co zrobiliśmy po przeprowadzce, to te najczęściej uczęszczane nasze szlaki, a też często spacerujemy sami, z psami i tak dalej, więc te uczęszczane szlaki zaczęliśmy od razu sprzątać. No i powiem Ci, że sprawa jest prosta, dopóki faktycznie nie są to te gabaryty, to jest raz, a druga sprawa, że są takie miejsca, z których ciężko jest te nieraz ciężkie worki, no bo umówmy się, jeżeli mamy taki pokaźny kilkudziesięciu czy nawet kilkuset litrowy worek, załadujemy tam trochę szkła i całej tej mieszanki, która się znajduje w tych śmieciowiskach, no to potem bardzo ciężko jest coś z tym zrobić. Jak Ty sobie z tym radzisz? Technicznie, jeżeli chodzi o taką fizyczną pracę, to bardzo pomaga mi mój wózek, który mam. To jest taki zwykły wózek ogrodowy. Nośność 300 kg, 4 kółka, jak najbardziej można sporo tam zapakować, a jak jeszcze się go doposaży w takie montujące taśmy, którymi się opasa te worki z góry, żeby one nie spadały, no to już jest w ogóle miód i spokojnie 10 takich worasów można tam grubych wpakować. Natomiast no to jest, że tak powiem, najprostsza rzecz do ogarnięcia, kupić taki wózek czy jakoś sobie poradzić tak technicznie, chociaż to i tak jest ciężka praca, bo tak jak mówisz, takie worki potrafią ważyć te największe i najbardziej zapchane po 20 parę kilo i to naprawdę nie jest lekka rzecz i nieraz się ubrudziłem i upociłem, co na moich filmach też widać. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór śmieci, jest bardzo częsty problem, w sensie co zrobić już z nimi później. Wyciągasz załadowany wózek.
wózek z lasu. I co dalej? Jedziesz gdzieś z tym wózkiem, w sensie ciągniesz go gdzieś do przoka, ładujesz to do samochodu, przewozisz, bo to jest też ciekawe. Ja wiem, że to jest teraz dość przyziemne, jakby w całej głębi problemu, o którym rozmawiamy, którego dotykamy, no ale jednak to też jest interesujące. Jak ten pojedynczy człowieczek, który walczy z tym globalnym bałaganem w lasach, sobie radzi? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę nie do końca przyziemne, ponieważ to jest często punkt, w którym my się demotywujemy, jeżeli mamy coś właśnie zrobić, bo nie wiemy, co dalej i nie wiemy, co z tą ilością i tak dalej. Nie brak tam wiedzy, więc po prostu no, nie bierzemy się za to. Natomiast ja powiem tak. Po pierwsze odnoszę też słuchaczy do mojego kanału, bo jest tam specjalny odcinek na ten temat właśnie, co zrobić z workiem wyniesionym z lasu. Powiem tak. Jeżeli mamy jeden woreczek, dwa worki, to ja najczęściej je po prostu albo biorę ze sobą, segreguję u siebie gdzieś tam w domu, wyrzucam po prostu do tych wszystkich dzwonów na szkło, do puchy, do puch i tak dalej i nie ma z tym problemu, albo czasami zostawiam nawet takie worki przy koszach na śmieci gdzieś tam miejskich bądź leśnych, bo wiem, że są akurat w mojej okolicy regularnie opróżniane i te worki rzeczywiście znikają, bo służby o to dbają, więc wiem, że będzie to zaopiekowane w ten sposób. Natomiast jeżeli jest to większy zbiór, no to mamy kilka możliwości. Najlepszym rozwiązaniem, pierwszy krok, to jest kontakt z zarządcą danego miejsca leśnego, czyli z leśniczym miejscowym. Można wejść ze spokojem na mapę banku danych o lasach i na przykład zobaczyć, na terenie jakiego nadleśnictwa czy leśnictwa akurat pracujemy, zbieramy te worki i tam na pewno znaleźć kontakt do odpowiednich osób i po prostu zgłosić albo taką akcję przed, co by było w ogóle najlepsze, a jeżeli zrobiliśmy to tak ad hoc, no to po i na pewno taka osoba nas pokieruje. A często może zdarzyć się tak, z czym ja się spotykam, całe szczęście, na moim terenie. Leśniczy może się okazać fajnym człowiekiem, który od razu przyjeżdża i nam pomaga, albo po prostu umawiamy się na jakieś miejsce, gdzie te worki zostaną złożone i on zapewnia już ich odbiór i utylizację. To jest jedno rozwiązanie, a drugim rozwiązaniem jest, w zależności od tego, czy mieszkamy gdzieś tam w mniejszej miejscowości czy większej, w urzędzie miasta czy urzędzie gminy, też często są różnego rodzaju wydziały środowiska, ludzie chętni do pomocy, którzy mogą pomóc w organizacji takiej akcji utylizacji odbioru śmieci. Miasto Poznań akurat działa pod tym kątem dosyć sprawnie, działa fajny formularz, który się wypełnia i można taką akcję zgłosić i rzeczywiście nie tylko zapewniają rękawiczki, worki, ale również odbiór śmieci, bo to jest właśnie największy często problem, co z tymi śmieciami później zrobić. Więc możemy się jak najbardziej próbować skontaktować z leśniczym albo właśnie z urzędem gminy, z urzędem miasta. Ja początkowo w ogóle, szczerze mówiąc, brałem te śmieci do mojego własnego, prywatnego samochodu, wywoziłem je, nawet jakby to było 10 worów i sortowałem i część wywalałem na przok, jak to były nawet szklane butle, bo też tak można zrobić ze spokojem. Na przokach też są dzwony te tak zwane, czyli miejsca, gdzie segregujemy śmieci i po prostu je tam brałem. Jak znajdę 5 opon, to też ich nie zostawiam w lesie i nie czekam na leśniczego, tylko po prostu biorę i sam zawożę do przoku. Także to wszystko zależy od tego, jakie mamy możliwości, czy jesteśmy zmotoryzowani, czy nie, ale na pewno na jakąś pomoc można liczyć i próbować tej pomocy szukać w tych instytucjach, o których mówiłem. To dodam jeszcze dwie ważne kwestie, bo my w tej rozmowie skupiamy się na lasach i ty też lasy jakby flagowo reprezentujesz, mogę tak powiedzieć skrótem myślowym. Oczywiście mówimy o lasach, ale problem dotyczy zarówno lasów, jak i łąk, jak i nie wiem, rowów, poboczy. Te śmieci po prostu są wszędzie w tej naszej wspólnej przestrzeni publicznej. Naprawdę jest ich cała masa. Ja swego czasu, jak dużo wędrowałem też z moimi psami, miałem czasami gdzieś tam jakiś krótki odcinek do przejścia po asfalcie drogami publicznymi. No i po prostu to, co się dzieje na poboczach tych dróg, to jest po prostu jeden wielki śmietnik. I ewidentnie nie są to śmieci skumulowane, czyli takie w workach, które ktoś przywiózł i wyrzucił. Oczywiście takie miejsca też się zdarzają. Natomiast to, czego jest najwięcej, jakby tutaj ta skala mnie porażała, to są takie pojedyncze śmieci ewidentnie wyrzucane przez okna samochodów. Paczki po papierosach, puszki po napojach energetycznych, opakowania McDonaldowe czy z jakichś innych fast foodów.
tego po prostu jest cała masa. No i oczywiście te wszechobecne małpki, bo tutaj ani rusz te małpki są wszędzie. Więc z jednej strony problem jest szerszy i to, że my mówimy o lasach i skupiamy się na tych lasach, traktujmy to jako tylko taki wycinek i przykład tego głębokiego, poważnego problemu. Natomiast to nie znaczy, że gdzie indziej jest kolorowo. A druga sprawa, o której chcę wspomnieć, to są takie przestrzenie, jak właśnie jakieś rowy na przykład na granicach łąk chociażby, tak, bo z tym się stykam też tutaj u nas i pytałem w gminie, jak sprawa wygląda, bo wiem, że są takie gminy, w których można naprawdę zaznaczyć na mapie, gdzie znaleźliśmy dzikie wysypisko i gmina nas wesprze, zorganizuje odpowiednie działania zmierzające do tego, żeby te śmieci stamtąd usunąć. No ale są też takie rozwiązania, gdzie uderza się bezpośrednio do właściciela danej działki w tym przypadku, czy łąki, czy czegokolwiek, gdzie te śmieci są zlokalizowane, no i próbuje się wyegzekwować to od niego. I zastanawiałem się nad tym, czy w takich przypadkach ten, kto znajduje te śmieci, kogo to rusza, kto chce coś z tym zrobić i interweniować, czy on właśnie się będzie umiał w całym tym, no jednak dość pogmatwanym systemie odnaleźć. Dlatego bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, że z jednej strony mamy leśnictwa, ludzi, którzy za to odpowiadają po stronie lasów, z drugiej strony mamy chociażby urzędy gmin i nawet ktoś taki niezorientowany na pewno tej informacji będzie mógł tam zasięgnąć i będzie już ukierunkowany. A PSOK-i są otwarte, zawsze można podejrzeć, znaleźć sobie wytyczne w jakich godzinach, gdzie, co i jak. W mniejszych PSOK-ach, jak do nich jeździłem, to wiele jakby tych zrzutów śmieci odbywało się w taki mniej udokumentowany sposób, to znaczy nie chcę powiedzieć, że byle jak i byle gdzie, natomiast no, w dużym PSOK-u, tak jak swego czasu jeździłem do Łódzkiego, no to tam się trzeba po prostu zarejestrować, pierwsza wizyta z dowodem osobistym, wprowadzają nas do bazy. Na niektóre śmieci, na niektóre rodzaje śmieci są pewne limity, ale generalnie tak jak dla nas zwykłych zjadaczy chleba, to nie są to jakieś limity, które my jesteśmy w stanie wykorzystać, więc można spokojnie do tych PSOK-ów jeździć, tam nas pokierują, gdzie, który kontener, który dzwon, która kubka, która hala, który kontener, to działa. Tak, to prawda, też się z tym spotkałem, że pracownicy PSOK-ów tutaj poznańskich są też bardzo dobrze nastawieni, miło nastawieni, na pewno pomogą i to działa. Jeżeli chodzi o pobocza, to chciałem jeszcze tylko dodać, że rzeczywiście zgadzam się, nawet nagrałem specjalny dedykowany odcinek właśnie ku temu, żeby pokazać, jak pobocza wyglądają i dokładnie moje odkrycia pokrywają się z tym, co mówisz właśnie tam, oprócz kołpaków jeszcze, które odpadają samoistnie. To rzeczywiście pobocza naszych dróg są no jednym wielkim śmietnikiem, no niestety. No akurat ja sprzątałem takie pobocze, które było no zaraz przy lesie, więc to była taka znaczy droga przechodząca przez las, więc to był taki po części mój klimat. Natomiast rzeczywiście chciałem pokazać to, że dokładnie to, co mówisz, że to nie jest tylko problem leśny, to jest też problem chociażby no, tych poboczy i parkingów leśnych. To jest naprawdę straszna rzecz. To są miejsca, w których można znaleźć absolutnie wszystko, jak po najlepszych, w cudzysłowie, bo nie wiem, imprezach. I rzeczywiście od butelek po zużyte prezerwatywy, przez właśnie papierosy, podpaski, samo najgorsze zło jest na tych parkingach. I sprzątanie tego to jest dopiero wyczyn, może nie taki wysiłek fizyczny, co psychiczny w tym wypadku. To prawda, to mamy tutaj takie same spostrzeżenia. I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, bo czasami mam wrażenie, że ilości śmietników czy wielkości śmietników w pewnych miejscach nie są adekwatne do zapotrzebowania. I przechodziłem taką sytuację, kiedy jeszcze mieszkałem w Łodzi, mieszkaliśmy przy dużym miejskim parku. W części rozebrano stary lunapark, taki park rozrywki, a powstało takie w miarę nowoczesne, fajne centrum na otwartym powietrzu, gdzie były atrakcje dla małych dzieci, dla większych, jakieś tam gimnastyczne historie, fitnessy i tak dalej, i tak dalej. No i tam pojawiły się małe parkowe kosze na śmieci. To wszystko było nowe, ładnie zorganizowane. No jako psiarze spacerujący też bardzo często spotykaliśmy ludzi z firmy sprzątającej, którzy jakby nadzorowali ten teren od tej strony i zawsze powtarzał się tam scenariusz po każdym weekendzie, no zwłaszcza oczywiście w tym ciepłym sezonie wiosenno-letnim, wszystkie te małe parkowe śmietniki były przepełnione, z nich się wysypywało, sterty śmieci leżały obok tych śmietników, no ale naturalne, że były też rozwiewane, jak pogoda sprzyjała, no to te śmieci fruwały, foliówki na drzewach, papiery gdzieś tam w krakach, w lesie i tak dalej. No i pytaliśmy ludzi z firmy sprzątającej, jak to jest? Przecież tutaj, no na logikę, wystarczyłoby postawić większe śmietniki,
które by pochłonęły wszystko to, co jest wyrzucane w trakcie właśnie tych weekendów, gdzie jest największa frekwencja, gdzie jest najwięcej ludzi, pojawiają się lody, jest jakiś tam mały barek, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No i pracownicy tych firm, no jednak świadomi tego problemu, mówili: oczywiście, próbowaliśmy coś z tym zrobić, ale usłyszeliśmy odpowiedź: niestety, nie możemy, bo większych śmietników nie było w projekcie. No to jest częsty problem, też się z tym spotykam i spotykam się z problemem pokrewnym na zasadzie takiej, że też padają pytania, dlaczego w lasach nie ma koszy, no bo byłoby mniej tych śmieci w terenie, ale tak po prawdzie jest trochę tak, że śmietniki w lasach mogą szkodzić, bo jednak na takiej zasadzie, że znaczy szkodzić, może mniej szkodzić, a bardziej nic nie dawać, bo pamiętajmy o tym, że one muszą być regularnie oczyszczane. Jeżeli rzeczywiście nie będą te śmieci wywożone, to te śmieci się walają po całym lesie, wiatr je rozwiewa, ściągają zwierzęta je rozprowadzają po lesie. A co jest jeszcze ważne, kosze na śmieci w lasach, jeżeli zapełnimy je odpadkami takimi, powiedziałbym, turystycznymi, czyli na przykład resztkami jedzenia, mogą przyciągnąć małe ssaki, jakieś zwierzęta, które będą chciały tam się pożywić, no i wpadają w pułapkę, bo na przykład wpadają do takiego kosza i nie są w stanie z niego wyleźć. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kosze w lasach, to jest jeden z głównych powodów, dlaczego właśnie ich tam też nie ma. One mogą stanowić zagrożenie. Co innego na miejscach takich jak parkingi leśne, gdzie rzeczywiście powinno być ich sporo, powinny być regularnie oczyszczane i tam dojazd jest łatwiejszy, a co innego gdzieś tam dalej na szlakach, to rzeczywiście może być trudne. Tu za to trudne nie jest to, żebyśmy, wiesz, brali ze sobą po prostu śmieci, no bo to tego się powinniśmy uczyć, nie? Bo się tak pierwszy nasz odruch jest taki, że rozglądamy się za koszem, gdzieś tam będąc na przykład, nie wiem, w parku narodowym, powiedzmy tatrzańskim, a nie myślimy o tym, że ta butelka może być zgnieciona i wsadzona do plecaka. Już i nie ma problemu, nie? Parki narodowe tutaj kierują się, zdaje się, tą samą logiką, o której wspomniałeś, i faktycznie tych koszy w parkach jest coraz mniej. Właśnie z uwagi na zagrożenia i na zwierzęta, więc siłą rzeczy będziemy musieli przywyknąć do tego, że to, co przynosimy, to wynosimy, co powinno być rzeczywiście w pełni zrozumiałe i logiczne. No właśnie, mówisz o tym, że te małe zwierzaki na przykład wpadają do takiego kosza i kosz staje się dla nich pułapką. To samo dotyczy butelek i puszek, czyli przechodzimy do tego, co te śmieci w tym lesie mogą robić, bo okazuje się, że estetyka to jest najmniejszy problem. To, co czasami tak kuje w oczy, nie? Że mamy tę na przykład piękną zieleń, jakiś tam las, tu mchy, tu tamto i nagle, prawda, ten rażący, kontrastujący, jakiś biały, jasny, nie wiem, foliowy śmieć albo cała sterta śmieci. Okej, ale to jest, zdaje się, najmniejszy problem. Jeżeli chodzi o to, co te śmieci robią, to mówiąc krótko, one bardzo często po prostu zabijają. Dokładnie. To jest to też, o czym mówię, że to nie jest już tylko problem estetyki, a problem etyki. Kilka literek mniej, a zmiana w optyce bardzo duża. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz. Śmieci stanowią olbrzymią pułapkę dla zwierząt i nie mówimy tu tylko o bezkręgowcach, bo oczywiście to jest olbrzymi problem i nagrywałem taki odcinek, rozmowę, bardzo polecam, z doktorem Krzysztofem Kolendą z Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest jednym z nielicznych specjalistów w naszym kraju, który zajmuje się właśnie stricte tym problemem, czyli zagrożeniem, jakie powodują nasze śmieci dla leśnych ekosystemów, ale przede wszystkim dla najmniejszej fauny. I on właśnie w jednym ze swoich badań stwierdził, znalazł w śmieciach, które zebrał ze swoimi współpracownikami z wrocławskich lasów, z kilku stanowisk, dosłownie tylko kilku stanowisk. Okazało się, że w tych zebranych śmieciach jest ponad 10 tysięcy martwych stworzeń. Oni je wszystkie po prostu liczyli, te najmniejsze żuki, chrząszcze, muchówki i tak dalej, wszystko co tam znaleźli. Dokładnie jak puzzle składali, te pancerzyki, nóżki i tak dalej, i liczyli te pojedyncze osobniki, które się tam znalazły, i było ich rzeczywiście aż tyle. Także jest to problem olbrzymi, ale nie mówimy tu tylko o chrząszczach, mówimy również o ślimakach, które masowo wchodzą do butelek, na przykład po alkoholu i już tam zostają. Mówimy o gryzoniach drobnych, które z takich puszek czy butelek bardziej, no może takich z trochę większą szyjką, tworzą sobie magazyny, bo im się to wydaje bardzo przyjemne miejsce do tego, żeby schować tam zebrane nasiona, orzechy, jakieś tam ryjówki na przykład. No ale często zdarza się tak, że też nie są w stanie takie butelki już opuścić i niestety tam giną albo są na przykład zalane
przez padający deszcz, bo postanowiły sobie tam zanocować i niestety ten deszcz je zaskakuje i giną. Nieraz znajdowałem w takich pustych baniakach malutkie szkieleciki po takich właśnie gryzoniach, także one niestety też giną w takich pułapkach. Taki niechlubny rekord, o którym mówił mi właśnie Krzysiek, to są 54 martwe ssaki w jednej dwulitrowej plastikowej butelce. To wiesz, wyobraź sobie tą skalę, nie? 54 ssaki w dwulitrowej butelce po takiej coli na przykład. To jest w ogóle niewyobrażalna rzecz. To nie jest przykład z Polski akurat, ale zginęły. Rzeczywiście. To już wręcz masowa zagłada. To już jest wręcz masowa zagłada. Nie wspomniałem o mrówkach, a mrówki przecież to też gatunek, który wręcz preferuje nasze śmieci. Przynajmniej gatunek wścieklist, czyli tych bardzo popularnych tak zwanych czerwonych mrówek, których się boimy, myśląc, że bardzo gryzą, ale muszą naprawdę się wkurzyć, żeby nas ugryzły. W każdym razie wścieklice preferują wręcz nasze śmieci. Było też badanie tutaj naszego poznańskiego badawcza Michała Michlewicza, z którym również na kanale rozmawiałem. On właśnie opowiadał o tym, że mrówki wścieklice, jeżeli znajdą śmieci, to zakładają w nich gniazda i nawet preferują te sztuczne, antropogeniczne odpady nad jakieś naturalne komponenty przyrody. No ale to też nie jest dla nich dobre, bo one też mogą się tam przegrzać, mogą się tam utopić, mogą mieć problem, żeby stamtąd wyjść, a chętnie swoje gniazda właśnie w takich butelkach zakładają, bo jest tam przyjemnie ciepło, bo można sobie troszeczkę tą szyjkę wąską od butelki zakleić i utrzymywać w środku odpowiednią wilgoć. I to wszystko jest bardzo sielankowe do czasu, aż na przykład taka butelka kopnięta przez zwierzę albo jakkolwiek zmieniająca swoją pozycję nie zacznie być zalewana albo nie zacznie na nią bezpośrednio świecić słońce i te mrówki po prostu się tam ugotują. Więc dla najmniejszej fauny na pewno jest to wielkie zagrożenie. No możemy też powiedzieć o ptakach, bo ptaki to kolejna gromada, która bardzo cierpi. Ptaki bardzo chętnie wykorzystują wszelkie odpady, które znajdują w lesie bądź w jakichś miejskich parkach, chociażby do tego, żeby budować z nich gniazda, bo zwłaszcza te ptaki, chociażby sikory, które żyją właśnie tak jak mówiłeś, gdzieś w centrach wielkich miast, chociażby w parkach, i właśnie one mają dostępny ten materiał, bardzo dostępny w sensie śmieci, nawet z koszy, one je wyciągają i po prostu utykają w swoje gniazda, bo jest stabilny, bo jest trwały. Ale pamiętajmy o tym, że to też jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla ptaków, zwłaszcza dla piskląt, które potrafią się w taki kawałek plastiku czy sznurka po prostu zaplątać. No i niestety nie są w stanie takiego gniazda opuścić, albo umierają z głodu, albo po prostu się duszą, bo sznurek im się tak jakoś niefortunnie zawiąże wokół szyi, a pamiętajmy, że właśnie są to sztuczne materiały, nie do przegryzienia, nie do rozerwania, no i to jest właściwie wyrok dla takiego ptaka, który zaplącze się w taki śmieć, nie mówiąc o tym, że zdarza się tak, że rodzice mylą po prostu śmieci z pokarmem i karmią nim swoje młode, co też jest nierzadkie. Plastik powoduje w takich przewodach pokarmowych młodych ptaków no ogromne spustoszenie, jakby rany, zabliźnienia. Ten żołądek przestaje odpowiednio pracować, nie wydziela enzymów, nie pracuje odpowiednio tak motorycznie, w związku z czym te ptaki no nie mogą się nasycić nawet zwykłym pokarmem i no dochodzi do tragedii. Także o tym też powinniśmy pamiętać. Wspomniałeś o sznurkach. Te sznurki to jest prawdziwa zmora, jeśli chodzi o pola i łąki, czyli wszelką działalność rolniczą. I nie mówię tutaj o tym, że rolnik świadomie będzie te sznurki wyrzucać, ale to są bardzo często jakieś odpady, które gdzieś tam po prostu siłą rzeczy umykają im i potem lądują gdzieś na polu czy na łące. Ptaki bardzo często zbierają to i zanoszą do gniazd, tak jak powiedziałeś. No znane są przypadki, gdzie powiedzmy, nie wiem, nawet bocian potrafi się w gnieździe, młody bocian się zaplątać nogą chociażby, dochodzi potem do martwicy takiej uwięzionej nogi i tak dalej. No to są koszmarne sytuacje i bardzo często kończy się to jakąś taką długą i bolesną śmiercią dla tych zwierząt.
Więc chyba wystarczy, że to zaakcentujemy, bo to też nie jest moment do tego, żeby tak głęboko w to wchodzić. Natomiast śmieci zabijają. To musimy głośno powiedzieć i to jest bardzo poważny problem. Popatrzmy na te nawet miejskie śmietniki, to co powiedziałeś, małe śmieci dla małych ptaków, odpowiednie do powiedzmy wyściołania gniazda dziupli, ale też krukowate, te mądre cwaniaki, które przecież rozdzierają całe torebki, wydubują tam rozmaite rzeczy. Pewnie też dochodzi często do tego, zresztą widać czasami gdzieś można w sieci trafić na różnego rodzaju badania naukowców. Częścią publikacji są chociażby zdjęcia z tych badań, na których widzimy zawartość żołądków ptaków tu czy tam. No i faktycznie widzimy, że tych elementów chociażby plastikowych, czasami ostrych, jak mówisz, jest tam po prostu mnóstwo, nie? Ta zawartość jest wręcz kolorowo-plastikowa, więc to są bardzo takie rażące przykłady, które dają nam dopiero wtedy wyobrażenie, że te śmieci nie znikają. Warto tutaj też powiedzieć o tym, że i pamiętać o tym, że zabijają, owszem, tak jak powiedziałeś, ale zabijają latami, bo przecież taka puszka czy butelka rozkłada się bardzo, bardzo długo i to nie jest tak, że tam wejdzie kilka stworzeń i zginie i koniec. No niestety taki śmiertelny ekosystem może się powtarzać i on jakby zaczyna przyciągać kolejne organizmy. Najpierw te, które są zaciekawione chociażby resztkami jedzenia, potem te, które są zainteresowane polowaniem na te, które już tam są, a później na przykład te, które żerują na martwych tkankach i też wchodzą i też stają się ofiarami tej pułapki. A później na przykład po latach z tej papki tworzy się już jakiś humus, gleba to się rozłoży i wchodzą tam mrówki, które chętnie sobie skorzystają z takiego miejsca i wiesz, to trwa, aluminiowa puszka może się rozkładać 200-250 lat, a szklana butelka może nie rozłożyć się nawet wcale, więc to jest problem, który... My wyrzucimy taką butelkę i już dawno zaczniemy wąchać kwiatki od spodu, a się śmieję, że ta butelka jeszcze będzie te kwiatki gnieść, więc trzeba o tym pamiętać. Śmieci są ponadczasowe, śmieci są niezniszczalne i o tym też czasami zapominamy. Ja nie widziałem czegoś takiego w Polsce, ale widziałem zdjęcie takiej gabloty stojącej bodajże na jakimś leśnym parkingu i to były Czechy albo Słowacja. To była gablota, w której w przegródkach umieszczone były różne rodzaje śmieci i była tam informacja, jak długo ten śmieć się rozkłada. I tam zaczynało się chyba od wyplutej gumy do żucia przez właśnie jakieś papierosy, po elementy plastikowe, płytę kompaktową, oczywiście to było parę lat temu, więc te płyty były w powszechnym jeszcze użyciu, przez chyba szklaną butelkę, puszkę aluminiową, ale też na przykład skórkę banana, tego typu rzeczy i to dopiero otwierało oczy, tak. Bo tu się pojawiało 100 lat, tutaj 200 lat, tutaj jeden wielki znak zapytania jak dla niektórych szklanych elementów, jak mówisz. No i w ogóle to też pokazuje, jaki jest w tym wszystkim paradoks, że ta nasza cywilizacja, wymyślając materiały chociażby do jednorazowego użycia, wymyśliła coś, co jest ponadczasowe. Tak naprawdę. Nie? No to, o tym zresztą też pisał Staszek Gubieński w książce o śmieciach, którą też przy okazji zarekomenduję. Tak. I nie wspomniałem o tym wcześniej, ale oczywiście wszystkie twoje media też zalinkuję, no bo zwykle tak jest, że w opisie odcinka pojawiają się te treści, żeby słuchaczowi było łatwiej na nie trafić, także nie martwcie się, drodzy słuchacze, znajdziecie Mikołaja, zalinkuję po prostu w opisie zarówno kanał YouTube'owy, jak i Facebook'owy fanpage. Wiesz co, chciałem się zapytać o taką rzecz, jak na ciebie reagują ludzie? Nie chodzi mi o takie reakcje, o których już wspomniałeś, że ktoś pyta, słuchaj, dlaczego ty to robisz? Zostaw, przecież od tego są firmy czy instytucje, które powinny sprzątać, tylko chociażby na Facebooku. Ty zebrałeś sporą grupę odbiorców, ludzi, którzy śledzą twoje poczynania, to tam idzie w tysiące ludzi. Powiedz mi, jakie są interakcje z tymi, którzy cię obserwują? Czy ty do ciebie docierają takie sygnały zwrotne? Wiem, że fanpage to nie jest wszystko, bo jest też grupa, przysłałeś mi dzisiaj zaproszenie, nie miałem jeszcze czasu do niej wejść i się rozejrzeć. Natomiast jak reagują ludzie, jak reagują ci, do których trafiasz? Czy to jest tylko na zasadzie Mikołaj, super, robisz świetną robotę, brawo? Czy to jest też akcja na zasadzie zwrotki, słuchaj, no zainspirowałeś mnie, dałeś mi do myślenia, spakowaliśmy się na rodzinną wycieczkę, pojechaliśmy tutaj do lasu, który mamy kawałek dalej i wywlekliśmy stamtąd na przykład, nie wiem, 4 duże worki śmieci. Jak to działa? No właśnie, odzew społeczny jest bardzo dobry i naprawdę... Szczerze mówiąc, kiedy zaczynałem działać w tym kierunku, to się nie spodziewałem, że jakby, wiesz, tyle osób
gdzieś już to robi, albo że tyle osób uda mi się jakoś zainspirować, przekonać. I to jest bardzo motywujące, to jest super miłe i bardzo motywujące, jeżeli czytasz komentarze osób, które mówią: tak, słuchaj, ja w ogóle też to robię od lat i w ogóle świetnie, że ktoś o tym głośno mówi. Albo ktoś pisze, że właśnie tak jak powiedziałeś, zainspirowałeś mnie, zacząłem sprzątać, od kiedy oglądam twoje filmy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo motywujące i dzieje się to i to jest super. Ostatnio dostałem informację na maila od jednej pani, która gdzieś śledzi moje poczynania, która napisała, wysłała mi trzy czy dwa zdjęcia swojego 3-letniego czy 4-letniego syna, który ciągnie taki zielony wózek, prawie jak mój, tylko taki, wiesz, dostosowany do warunków dziecięcych. I mówi, że pisze, że zainspirował pan pewnego 3-latka. I to było dla mnie po prostu tak rozbrajające. Sam mam syna 6-letniego, więc wiem, jak dzieci, że tak powiem, fajnie w tym lesie funkcjonują i jak ich zarazimy taką jakąś pasją czy ideą, to one są w stanie naprawdę w to iść całym serduchem i rzeczywiście tam tak było. To było piękne, to było dla mnie tak motywujące, że naprawdę się wzruszyłem tym przykładem, także to jest miłe i rzeczywiście się to dzieje i muszę ci powiedzieć, że oczywiście, że wielokrotnie miałem już takie momenty kryzysowe, gdzie myślałem sobie, że nie, ja już nie mogę, ja już nie dam rady o tym ciągle mówić, robię, nie wiem, czy to działa, czy nie działa, ale jak dostaję takie zwroty, to właśnie w tym widzę sens, że te osoby gdzieś tam odnajdują w tym swoją motywację, gdzieś tam się uświadamiają, gdzieś tam się edukują. To jest super. Wiesz, dzieci to są nasi sprzymierzeńcy. Ja też często spotykam się z dziećmi, czy to takie maluchy w szkołach, czy jakieś właśnie wyjścia typowe terenowe z grupami, ale są to niesamowici sprzymierzeńcy, bo bardzo często działa to tak, że to dzieci potem edukują swoich rodziców. I to jest dopiero taki pierwszy element tego łańcuszka, nie, który idzie dalej. Więc to jest kwestia nie do przecenienia, tylko pewnie tutaj się też ze mną zgodzisz, że jak już idziemy do tych dzieci i opowiadamy im o czymś, chcemy je czymś zainteresować, to musimy iść na maksa. To tutaj nie ma półśrodków, to tutaj trzeba się zaangażować z całą swoją energią, z całym swoim entuzjazmem, bo dzieci muszą czuć, że to jest szczere, że to jest prawdziwe, że to nie jest, wiesz, jakieś pozory, jakaś gra i nie wiadomo co jeszcze, tylko że naprawdę ty masz jakąś, może to duże słowo, ale jakąś misję i naprawdę jesteś cały z nimi, naświetlasz im temat, wprowadzasz je w ten temat, one naprawdę dają się pociągnąć. To nie jest tak, że te dzieci tam, powiedzmy, się nie interesują i tak dalej. To wszystko zależy od tego, co jesteś im w stanie zaoferować. A jeżeli ty jesteś w stanie je pociągnąć, to one pójdą za tobą. Oczywiście w cudzysłowie, nie? Bo to się ruszy potem w formie jakiegoś tam łańcuszka, który pójdzie dalej. Pełna zgoda z dziećmi. Mi akurat bardzo pomaga w takich kontaktach z nimi to, że ja właściwie na co dzień zawodowo pracuję jako konferencjer, jako animator, prowadzę różne wydarzenia również dla dzieciaków i również z nimi na scenie gdzieś tam się spotykam i prowadzę takie grupy, także rzeczywiście masz rację. Akurat to doświadczenie mi w tym bardzo pomaga, ale trzeba iść na maksa, tutaj nie ma żadnych takich półśrodków czy żadnych fałszywych nut, ale myślę, że wiesz, jeżeli jesteśmy zajarani czymś bardzo, mamy jakąś fajną pasję, to pójdzie dalej. To nas prowadzi i tak, dokładnie. Dlaczego to jest tak, że to tacy entuzjaści, pasjonaci jak ty muszą te dzieci edukować? Gdzie jest szkoła? Gdzie są rozwiązania systemowe? Jeżeli dalej jesteśmy postrzegani jako kraj katolicki, to gdzie jest kościół, gdzie lekcje religii, gdzie są rodzice, dziadkowie, gdzie są jakieś rozwiązania systemowe typu kampanie społeczne? Dlaczego tego do cholery nie ma? Dlaczego to nie działa? Ja też się nad tym zastanawiam, muszę ci powiedzieć, i to jest jedna z tych zmian systemowych, która musi nastąpić, bo wszyscy na pewno byliśmy kiedyś na sprzątaniu ziemi z okazji Dnia Ziemi w szkole, no i na pewno wszyscy pamiętamy, że głównie polegało to na tym, że się szło, zebrało kilka śmieci z tych bezpieczniejszych i tych tylko wokół szkoły, ale generalnie w ogóle wszyscy się cieszyli, że nie ma matematyki, nie? Mhm. I to jest jedyna rzecz, którą pamiętamy i
Kurczę, to jest problem, nie? Właśnie, że ta ścieżka powinna być trochę odwrócona, bo my się uczymy tych właśnie tej już przysłowiowej, utartej budowy pantofelka. Wszyscy ten przykład podają, no ale się uczymy tego. A nikt nas nie uczy w tym dzieciństwie po prostu poszanowania tej przyrody. Nie uczymy się tego, jak wchodzić z nią w jakiś taki kontakt. Nie uczymy się, jak budować z nią relacje. Nie uczymy się tych ekologicznych powiązań między nami a tym światem przyrody i nie uczymy się tego, że właściwie my jesteśmy jej częścią, a to na tym właśnie wyrastać powinien ten aktywizm i ta nasza postawa proekologiczna. No niestety tego w szkołach nie ma, a często jest tak, że rodzice znowu zostawiają to właśnie szkole, zostawiają to przedszkolom, bo to jest instytucja, no za to jakoś tam płacę i niestety się to w związku z tym nie dzieje i spada to na właśnie jakieś organizacje pozarządowe czy jakichś takich właśnie edukatorów zupełnie działających na własną rękę, a szkoda, to na pewno jest do zmiany jakoś, no ja staram się jak mogę takim indywidualnym działaniem na razie. Czyli to, o czym zaczynasz mówić, to w zasadzie już dotykamy tematu takiej analizy, dlaczego do cholery my ciągle śmiecimy. Dlaczego? Prawda? I to jest to fundamentalne pytanie, które dzisiaj musimy sobie zadać, bo tutaj składowych tego problemu jest wiele. Zapewne. Jedną z nich jest brak takiej elementarnej edukacji w tym zakresie, takiego podstawowego, no niektórzy tak to określają, u ciebie też mi gdzieś mignęło, że taki leśny savoir-vivre, po prostu podstawowe zasady zachowania. Ja też kiedy idę do dzieci, mówię im, że jeżeli chcecie być takimi przyrodnikami, tropicielami, wiesz, bo to jest taka trochę magia lasu, nie? To musimy zacząć zawsze od podstaw, od tego, że nie śmiecimy i nie hałasujemy, nie? To są dwie pierwsze rzeczy, od których zaczynamy. Potem gdzieś tam trzy słowa o bezpieczeństwie, nie? O tym, jak się ubrać, jak się przygotować, z czym się możemy stykać i tak dalej, ale to jest rzecz kluczowa, no to jest, jak mówię, taki elementarz. Ale wiesz, dzieci to jedno, oczywiście, że tak, natomiast no gdzieś ta nasza mentalność, bo to chyba głęboko w nas siedzi, wiesz, od wielu lat płacimy za to, że te śmieci oddajemy. Bardzo często jest tak, że te ilości śmieci nie są przecież limitowane, czy ty jako indywidualny mieszkaniec oddasz dwa worki, czy trzy worki, to nie ma dla ciebie znaczenia. A mimo wszystko znajdują się tacy, bo nie mówię teraz w tej chwili o firmach, nie o takim zorganizowanym śmieceniu, że jednak i tak te worki, te śmieci, te opony, te inne rzeczy nadal w tych lasach, albo czasami nawet dosłownie za płotem lądują. I tutaj chcę dotknąć takiej rzeczy, że właśnie to, co jest po stronie mojego domu, to jest moje, to jest mój teren, ale to, co jest za płotem, jest nie moje, no to jest chyba niczyje, nie? I ja to sobie tak określam tym, że no po prostu nigdy nie uczyliśmy się takiego poczucia wspólnej własności i pewnej wartości, jaka z tego wynika. No taką wartością są w tym przypadku lasy, przyroda jako taka. Najpierw to pokutowało gdzieś w dawnym, poprzednim systemie, chociaż już wiesz, no młodzi ludzie, już całe pokolenia wyszły z niego czy po nim i to się też w dużej mierze nie zmieniło, bo gdzieś ten chyba zalążek mentalny ciągle siedzi w głowach, że nie moje, to co się będę przejmował. No u mnie ma być czysto, zwłaszcza z przodu, od frontu, od drogi, od wejścia, a z tyłu może już trochę bałagan, a to co za płotem, to jest sprawa wtórna. Wiesz, łatwiej jest zawsze wprowadzić jakieś techniczne zmiany niż zmienić mentalność ludzi, nie? Tak, no jest dokładnie tak jak mówisz, no brakuje tego rozszerzonego ja dzisiaj i rzeczywiście no, traktujemy las jako często taką przestrzeń, nie przestrzeń, trochę nie wiemy co to jest, trochę tam sobie chodzimy na grzyby, a trochę tak odpocząć niby, ale to jest taka właśnie przestrzeń no nie nasza, tak? Tylko jakaś taka naturalna, no rośnie drzewo, jedno, drugie, trzecie, to czyje to jest właściwie, nie? I to właśnie jest tylko o krok od takiej postawy, że w związku z tym mogę robić z tym, co chcę, tak? Bo mam to we władaniu i mogę robić z tym, co chcę. To jest szkoda, ale to, o czym powiedziałeś, że właśnie brakuje nam podstawowej edukacji i brakuje nam takiej podstawowej wrażliwości, bym powiedział nawet, to jest rzecz rzeczywiście, z którą staram się walczyć, pokazując te treści, pokazując, że można inaczej, że można bardziej wrażliwie podejść do tematu i pokazuję swoją motywację, mając nadzieję, że kogoś jakby tym zarażę,
ale to zadziała na takich, wiesz, śmiecących, moim zdaniem, spontanicznie, czy takich śmiecących impulsywnie, takich wyrzucających, wiesz, jakieś butelki, papierki, takie kieszeniosceptyczne, jak ja to nazywam, odpady, które po prostu gdzieś tam lądują nagle na ziemi, a równie dobrze mogłyby się zmieścić w taką właśnie kieszeń, czy to spodni, czy plecaka, więc jakby tutaj czasami trzeba tymi ludźmi tylko wstrząsnąć i ich trochę doedukować, zwrócić uwagę, naświetlić temat. Natomiast dużym problemem są właśnie te dzikie wysypiska, czy duże odpady, takie, gdzie wchodzi w grę albo lenistwo, albo brak rozwiązań, albo pieniądze. Kasa. Najprościej, znaczy możliwość oszczędzenia. Tak, możliwość oszczędzenia tych pieniędzy. I to jest problem, że to jest nadal drogie, nie? Że to jest nadal na przykład zamówienie kontenera gdzieś tam, żeby odebrał odpady po naszych remontach, no to jest dodatkowa jakaś tam kasa, być może nie wszystkich na to stać, być może nie wszyscy chcą, wolą kupić jeszcze tam coś dodatkowego, aniż taki kontener, który gdzieś tam to wywiezie, także gdzieś ta oszczędność nasza taka jest, taka jeszcze taka wiesz, taka mentalność cwaniaka trochę, nie? Kurczę, to jest myślę jeden z takich przyczyn, jedną z wielu, ale musimy pamiętać też o tym, że trzeba dobrze sprawdzać, jeżeli chcemy być, że tak powiem, uczciwi względem przyrody i chcemy na przykład taki kontener zamówić, chcemy śmieci odpowiednio zutylizować, chcemy współpracować z jakąś firmą, która nam w tym pomoże, warto ją dobrze prześwietlić, sprawdzić jakieś opinie na jej temat i tak dalej, bo zdarzają się oszuści, nie? Którzy odbiorą twoje śmieci, ty jesteś zadowolony, ręce umyte, a oni jadą i wywalają wszystko do lasu, kasa zgarnięta i gra muzyka. Także trzeba tutaj też być uważnym i takie firmy wybierać, które rzeczywiście są sprawdzone. Czyli edukacja, co? Wracamy do punktu wyjścia. Przybija mnie czasami to, że to jest puenta, wiesz co, w większości odcinków i bez względu na to, z kim rozmawiam, czy to są naukowcy z takiej czy innej dziedziny, czy to są jacyś pasjonaci, entuzjaści, wiesz, różnych przyrodniczych tematów, to zawsze kończymy na edukacji, której nie ma, która nie działa, która szwankuje, brak rozwiązań systemowych. Zresztą no chyba też nieskuteczność prawa w sensie egzekwowania prawa, bo stanowić to my lubimy, ale egzekwować, tak. Z tym mamy problemy. I wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że w dalszym ciągu niewielka jest wykrywalność sprawców takich akcji. Czasami dokładnie, są takie, takie głośne akcje, że ludzie wywożą na przykład jakiś, nie wiem, całego busa jakichś odpadów po remoncie, no i niechcący zawieruszy im się tam jakiś rachunek, jakieś coś, gdzie jest nazwisko, adres, w ten sposób można dojść do tego, kto, co i tak dalej. Ale to są, mam wrażenie, pojedyncze przypadki, które też no, wtedy siłą rzeczy się przebijają gdzieś na wierzch i my o nich słyszymy czy czytamy. No ale to jest chyba kropla w morzu. Tak, no niestety. Wykrywalność to jest, rzeczywiście my się czujemy bezkarni nadal, nie? Gdzieś tam w ukryci w tych krzakach wydaje nam się, że nas nikt nie przyłapie i gdyby to zwiększyć, chociażby już samą wykrywalność, jeszcze trochę podciągnąć kary za śmiecenie, albo nawet, powiedziałbym więcej, angażować te osoby w ramach takiej kary oprócz finansowej w to, żeby wiesz, sprzątały nie tylko po sobie, ale w ogóle, żeby się zaangażowały społecznie jakieś tego typu akcje i poczuły to na własnej skórze, no myślę, że to by mogła być też jakaś droga, ale rzeczywiście z tą wykrywalnością no będzie cały czas duży problem, bo jednak opieramy się głównie na przypadkowych znajdach i na fotopułapkach, które gdzieś tam łapią tych cwaniaków, że tak powiem, no ale kurczę, no to będzie problem, bo ile byśmy musieli tych fotopułapek założyć, nie? Gdzieś tam to jest jakieś rozwiązanie, natomiast no warto tutaj działać jednak u źródeł. Czyli musimy uwrażliwiać, opowiadać, pokazywać, tłumaczyć. Słuchaj, czy ty znalazłeś kogoś, trafiłeś na kogoś w Polsce, kto działa w podobny sposób jak ty? Nie chodzi mi o ludzi, którzy sprzątają lasy, czy sprzątają jakieś te nasze wspólne przestrzenie, tylko robią to w sposób połączony z tym nagłośnieniem tematu, z pojawieniem się właśnie w chociażby mediach społecznościowych. Czy ty na kogoś takiego trafiłeś? Tak, nie pamiętam teraz już konkretów, ale trafiałem na takie osoby, może które nie robią tego na taką skalę jak ja, ale rzeczywiście, które mają osobne jakieś fanpage'e tylko pod tą właśnie działalność i pokazują właśnie to co robią, to co usprzątali i tak dalej. Wiesz, w ogóle, jeżeli chodzi o YouTube na przykład, no to jest w ogóle cała masa
nie, pasjonatów, wiesz, takich recyklingowców, nie, którzy zbierają te śmieci i odzyskują z tego różne rzeczy, sprzedają na skupie, zarabiają jakieś tam pieniądze i pokazują te procesy i jakieś różne myki, jak to robić, gdzie to robić i tak dalej. Jest cała masa ludzi, którzy chodzą z wykrywaczami metali i szukają, wiesz, różnych odpadków i tak dalej. To jest w ogóle osobna jakaś tam taka, wiesz, dziedzina kanałów na całym YouTubie, także gdzieś takie pokrewne rzeczy są, ale szczerze powiem, że na taką skalę i w taki sposób, jak ja to robię, żeby to też połączyć mocno z edukacją, z wywiadami, ze specjalistami, z naukowcami, to się nie spotkałem jeszcze. A co ciebie napędza? Co ciebie inspiruje? Czy ty obserwujesz na przykład albo szperasz, czy są podobni do ciebie gdzieś za granicą, czy pojawiają się jakieś większe inicjatywy? Ja, wiesz co, tutaj może mnie sprostuj, jeśli znasz temat i ja coś przekręcę, ale wydaje mi się, że wiele, wiele lat temu Estonia się posprzątała po tym, jak przestali już być częścią Związku Radzieckiego. Ktoś zainicjował, nie wiem, czy to nie był nawet twórca Skype'a, ktoś zainicjował taką akcję Posprzątajmy nasz kraj po Rosjanach, w cudzysłowie oczywiście, bo to podejrzewam miało też takie drugie dno, nie, żeby tak strząśnijmy z siebie tą mroczną przeszłość, ale tam fizycznie po prostu w któryś weekend obywatele, mieszkańcy tego kraju, wiesz, zakasali rękawy, rękawice, worki. Mhm. Ogromna akcja w skali całego kraju i naprawdę, naprawdę to się wtedy udało. Mam nadzieję, że tutaj jakoś tego nie pokręciłem. Może nawet gdzieś znajdę jakieś informacje na ten temat, to też ewentualnie załączę w opisie tego odcinka. Co ciebie inspiruje, co ciebie napędza? O tym, co powiedziałeś, nie słyszałem. To pewnie jest jakoś tam do uzupełnienia, sprawdzenia, nadgonienia, ale za to słyszałem i bardzo mnie zainspirowała historia pewnego prawnika pochodzącego z Indii. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego imię i nazwisko, ale Afros Shah, jeśli się nie mylę. Sprzątał plażę? I jest to pan, który sprzątał plażę. Tak, on to sprzątał. Znaczy sam nie, ale tak, jest inicjatorem, był inicjatorem takiej właśnie akcji, żeby wysprzątać plażę w Mumbai'u chyba, w Versova Beach, tak się ona nazywała i rzeczywiście tam w milionach, w ogóle jakichś kilogramów udało im się tą plażę wynieść z tej plaży. Tam się zaangażowali mieszkańcy, władze, jakieś gwiazdy Bollywoodu. Także w ogóle tam była niesamowita sprawa i on cały czas działa w ten sposób właśnie edukując, organizując akcje. Wiesz, to mnie zainspirowało, że on zaczął tak naprawdę od tego, że sam co tam weekend sobie szedł i wynosił kilka śmieci, nie? I to po prostu przerodziło się w tak wielką akcję i tak wielki ostatecznie ekologiczny sukces. Więc pamiętam, że ta historia, kiedy ją odkryłem, była dla mnie takim bardzo dużym motywatorem i takim punktem jakimś zwrotnym w tym myśleniu moim o takim oddolnym aktywizmie. A powiedz jeszcze w takim razie, zmierzając już do końca, czy trafiłeś na przykład, wiesz, w tej chwili mamy dużo źródeł typu Netflixy, no te platformy wszystkie streamingowe, czy na przykład trafiłeś na jakiś film dokumentalny przybliżający problematykę śmieci, czy coś, co też mogłoby, wiesz, no jeszcze szerzej otworzyć nam oczy albo wręcz potrząsnąć, bo to czasami też taka terapia jest potrzebna, nie, żeby sobie zdać sprawę ze skali, z problemu, czy to zaśmiecenia oceanów, czy to właśnie okolic pewnych kurortów na przykład, nie, jakichś egzotycznych wysp, które zarabiają na siebie i funkcjonują komercyjnie, są czyste, mamy białe plaże, turkusową wodę i piękne, błękitne niebo, ale już sąsiednia plaża, bez możliwości tak naprawdę mieszkańcy lokalni, bezsilni, bez możliwości jakiegoś takiego cywilizowanego utylizowania śmieci, odbierania i tak dalej, to wszystko gdzieś tam pływa i się przewala z jednej strony na drugą. Czy jest coś takiego, co możesz podrzucić? Albo książkę? Albo film? Kurczę, dużo tego jest, takich różnych rzeczy. To, co przychodzi mi do głowy, to na pewno książka, o której już wspominałeś. Staszek Gubiński. O śmieciach. Dokładnie tak, Staszka. Natomiast jest jeszcze jedna, na pewno książka Julii Wizowskiej, Nie śmieci, jeśli w ogóle jest jeszcze dostępna gdzieś, bo nie wiem, czy to był jakiś nakład skończony, pokazująca to, jak nasze śmieci, te, które produkujemy, są właśnie, jak wygląda ten recykling tak naprawdę, ich od środka.
jak jest też niedoskonały ten system i co w związku z tym możemy my zrobić, tacy właśnie przeciętni zjadacze chleba. Więc te książki dwie na pewno bardzo bym polecił i bardzo bym polecił też, był taki film, pamiętam, dawno go widziałem gdzieś tam, ale jednak myślę, że jest warte obejrzenia. On jest chyba gdzieś na YouTubie dostępny, Plastic Wars, tak jak Star Wars, tylko Plastic Wars, na temat właśnie zanieczyszczania plastikiem, tym jak właśnie nasza planeta jest zalewana przez ten materiał. Także to na pewno warto też obejrzeć. Dobra, dziękuję. Przypomnij jeszcze, gdzie ciebie szukać. Ja tak jak powiedziałem, zalinkuję, ale mimo wszystko niech to wybrzmi. To jest przede wszystkim kanał YouTube'owy twój, na którym pojawiają się regularnie filmy. Tam są wywiady, ale tam są też filmy z akcji, że tak powiem, terenowych twoich na porządku dziennym. Jest Facebook i jest strona. Facebook, Szukam w lesie, fanpage, jest YouTube, Szukam w lesie i jest strona rzeczywiście z blogiem Szukam w lesie, tak, też świeżutka, niedawno powstała, także jeszcze ciepła. W porządku. Mikołaj, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. No, myślę, że przybliżyłeś temat, zwłaszcza tym, którzy gdzieś tam się może niespecjalnie nad tym rozwodzili, albo może nic ich tak nie dotknęło jeszcze bezpośrednio gdzieś na żywo w terenie, żeby się nad tym głębiej pochylić, zastanowić w ogóle nad skalą, nad genezą, przyczyną tego problemu, ale też właśnie skalą, jak ciągle jesteśmy jeszcze daleko i głęboko w lesie, notabene. Wszystkiego dobrego, bądź wytrwały w tej swojej działalności. Dzięki, bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać i oczywiście będę się starał. Dzięki. Wysłuchaliście rozmowy z Mikołajem Baścińskim. Pewnie nawet jeśli ten problem, o którym była tu mowa, czyli śmieci w lasach, nie jest Wam obcy, to teraz może spojrzycie na niego z trochę innej perspektywy, po prostu z jeszcze większą świadomością. Myślę, że warto jest, że tak powiem, iść do ludzi i opowiadać o tym, o czym mówi Mikołaj. Naświetlać problem, uświadamiać, opowiadać o tym, że te śmieci naprawdę zabijają, że to nie jest problem tylko tego, że jest brzydko, niestetycznie i tak dalej, ale że jest jeszcze to drugie dno. Czyli to, że to są po prostu pułapki na dziesięciolecia albo i stulecia, które bardzo skutecznie będą zabijały kolejne małe zwierzęta. W związku z tym taka prośba do Was. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję, to mówcie ludziom po prostu o tym, jak jest i może sama świadomość skali tego problemu, ale też właśnie pokazywanie kogoś takiego jak Mikołaj, kto sam zmienił podejście, zmienił filozofię i jak to gdzieś mi mignęło w jednym z jego wpisów, korona mu z głowy nie spada, kiedy zakłada rękawiczki, kiedy zabiera ze sobą worek, wózek i faktycznie te śmieci z lasu wyciąga. No, w trakcie rozmowy oczywiście rozważaliśmy, że to nie powinna być jego rola i tak dalej, ale myślę, że sprawa jest słuszna. Mikołaj robi dobrą robotę, także nagłaśniać, udostępniać, pokazywać, opowiadać, a może też ruszyć z jakąś swoją skromną, lokalną inicjatywą. Może namówić parę osób z sąsiedztwa. My też sprzątamy nasz las i teraz po grzybiarzach szykuje się kolejne sprzątanie, może jeszcze przed zimą, jeżeli będzie śnieg, to też żeby tego nie zakrył. Spróbujemy trochę tych śmieci powyciągać po raz kolejny. W rekomendacjach to już padło. Oczywiście przypominam o książce Staszka Ubieńskiego, w jednym z odcinków o niej już mówiłem. Linkuję Wam do wszystkich mediów społecznościowych i do strony Mikołaja. Pamiętajcie, Szukam w lesie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka na stronie michalstanecki.com/086. Wrzucam też link do filmu Plastic Wars, o którym mówił Mikołaj. Film jest dostępny na YouTubie. Załączam też kilka filmów Mikołaja, krótkich filmów YouTubeowych, które też obrazują problematykę. No i załączam krótką galerię z moimi zdjęciami śmieciowymi. To tak dla zilustrowania jeszcze bardziej tematu. No i chyba tyle. Nieustająco proszę, pomagajcie tworzyć ten podcast. Już mogę śmiało powiedzieć, że powstaje on przy Waszym udziale. Wszystkich życzliwych osób, również patronek i patronów, których bardzo cenię, których wsparcie jest bardzo, bardzo wymierne. Przeredagowałem trochę swoją stronę na Patronite. Możecie tam zajrzeć, możecie zobaczyć, co się zmieniło. Te zmiany są też w toku, więc część rzeczy jeszcze będzie powstawać, ale już wygląda to trochę lepiej i mam nadzieję ciekawiej. Ja chyba będę ten czas jednak tych długich wieczorów wykorzystywać na porządkowanie archiwum zdjęciowego, bo cały czas jestem głęboko w lesie i myślę, że te długie wieczory to jest czas, którego można też wyszarpać pół godziny czy godzinę i chociaż jakiś tam krótki okres po prostu przejrzeć, przewertować, uporządkować, opisać, otagować i tak dalej, i tak dalej.
te długie zimowe wieczory. To też czas dobry na książki. Na mojej stronie, na moim blogu znajdziecie wykaz wszystkich książek, które były rekomendowane w tym podcaście. Tych tytułów jest naprawdę sporo. Myślę, że kilkadziesiąt to na pewno. Książek z takiej, powiedzmy, przyrodniczej głównie półki. To tyle. Kończę po raz trzeci. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję, że jesteście, słuchacie, odzywacie się. I do usłyszenia wkrótce. Może za 2, może za 3 tygodnie. Zobaczymy, jak się to wszystko pospina. Tymczasem do usłyszenia. Na razie. Cześć.